Dobra, więc mamy zaplatanie zbrojenia, to jest nasz dzisiejszy temat. Tu macie już dwie linie zaplecione. Za chwilę Wam pokażemy, jak się same zbrojenie zaplata, natomiast kilka takich informacji, które mogą się Wam przydać. Myśmy sobie to obmyślili w ten sposób, że na stole są sobie deski z betonikami położonymi po to, żeby te deski nam nie odleciały. Nie było sensu ich przybijać, bo to tylko na czas zbrojenia. I na nich sobie leżą pręty zbrojeniowe. Tam jest jedna deska, tu jest druga. Tu z kolei zamiast stołu mamy takiego konika. I teraz jedna uwaga, która jest dosyć istotna. Ważne jest to, żeby konik był mniej więcej na tej samej wysokości, co sam stół, ze względu na to, że jeżeli konik będzie niżej i w tej pozycji byście zaplatali sobie zbrojenie, no to w tym momencie, no po próbie jego zdjęcia, ono już się niestety nie wyprostuje, bo same strzemiona dosyć mocno to zbrojenie sobie usztywniają. Więc musicie uzyskać w miarę możliwości poziomą przestrzeń do robienia tych zbrojeń. Do samego konika, podobnie jak w stole, też jest przyczepiona deska. Za chwilę Wam pokażemy, dlaczego tak, a nie inaczej. I teraz tak, jak sobie ułożycie zbrojenia, w naszym przypadku pręty mają po 6 metrów. Z jednej strony są wyrównane, w taki sposób, żeby były równiusieńko. I następnie takim specjalnym markerem olejowym, tu widzicie, są znaczniki, co 20 cm jest narysowana linia, po to, żeby potem łatwiej było nam rozłożyć strzemiona. Założenie z naszej strony jest takie, że strzemiona będziemy układali. Teraz Wam to pokażę. Muszę znaleźć jakieś. No właśnie, w taki sposób, żeby te łączniki strzemion były od dolnej części, a nie od górnej. Dlaczego? Dlatego, że od góry mamy zaledwie 5 cm i ewentualne wystawanie tych prętów, bo one nie wszystkie są pogięte dokładnie równo, żeby te ewentualnie wystające elementy nie wychodziły jakby za właściwą przestrzeń otuliny z betonu. To jest o tyle istotne, że ta otulina chroni beton z jednej strony przed pękaniem, z drugiej strony przed nordzą same pręty zbrojeniowe. I teraz tak, w naszym przypadku, jak pamiętacie, chyba w którymś filmie Wam podawałem, wymiary samej ławy fundamentowej, zależnie od ściany, tu z tej strony jest, jeśli dobrze pamiętam, chyba 733, a z drugiej strony jest 786, coś koło tego. A to oznacza, że skoro mamy pręty długości 6 metrów, no to one wystarczą wyłącznie na pokrycie tylko tych prostych linii, bez samych narożników. I rozmawiałem z architektem, żeby go podpytać o to, czy możemy to w ten sposób zrobić. Powiedział, że możemy, więc będziemy robić następująco. Długa listwa ze zbrojeń, ta, którą teraz robimy, będzie sobie w tym miejscu. Kolejna będzie tutaj, aż do samego, prawie że do samego końca. A następnie tu zostanie dosztukowane zbrojenie zgięte pod kątem prostym i ono będzie na zakładkę z tymi zbrojeniami, które będą tam i tutaj, długości 30 cm. Według naszego architekta, konstruktora, to powinno w zupełności wystarczyć. Do zaplatania zbrojenia wykorzystujemy sobie z jednej strony ten drut wiązałkowy, a z drugiej strony takie kluczyki, później Wam pokażemy, w jaki sposób z nich korzystać. No i w zasadzie na tym cała filozofia się kończy. Zaplatanie jednej takiej listwy zbrojenia zajmuje nam w granicach około od godziny do półtorej, zależnie od tempa prac. Więc no musicie się nastawić na to, że generalnie zaplatanie zbrojenia to nie jest temat na pół dnia, powiedzmy, tylko na dzień, może nawet półtora czasu. Zwłaszcza w momencie, kiedy tak jak w naszym przypadku to zbrojenie jest dosyć skomplikowane. Znaczy może, no nie przesadzajmy, dosyć skomplikowane, to za dużo powiedziane, natomiast no jednak tych zakoli trochę jest, no bo tu trzeba będzie zrobić łączniki, tu jest jakieś kolanko, tam znowu łączniki, tu potem jest stopa kominowa i tak dalej. No i to na razie tyle. My sobie część strzemion w tej chwili zapleciemy poza jakby kadrem. Jak rozłożymy już pręty, przyjdzie do zdejmowania tych środkowych prętów na zewnątrz, to wrócę do Was i pokażę Wam, jak to dalej wygląda. Ok, tak to sobie wygląda w momencie, kiedy mamy już poukładane strzemiona, mniej więcej rozłożone w miejscach, w których była ta linia. I to, co w tym momencie będziemy robili, to jak widzicie, te cztery pręty są dokładnie obok siebie. Dwa skrajne pręty będą rozkładane na boki na całej długości. I wówczas, jak one już będą rozkładane, to sobie możemy dokładnie pozycjonować te strzemiona w taki sposób, żeby na przemian łącznik był na dole raz z jednej strony, raz z drugiej. I tak będzie znowu tu z lewej strony, tu z prawej, tu z lewej, tu z prawej. Tu się nam przekręcił, powinien być w tę stronę. I dzięki temu będziemy mogli je zaplatać tutaj w górnej części. No dobra, więc tak. Pierwsza kwestia. Drut wiązałkowy macie w takich krążkach najczęściej sprzedawane.
Z takiego krążka się dosyć ciężko korzysta, w związku z czym najlepiej sobie go nawinąć w ten sposób na dłoń, przy czym uważajcie, bo to bywa bolesne. Jak będziecie mieli palce zupełnie złączone i tak zaczniecie nawijać sobie drut, to w pewnym momencie poczujecie całkiem spory ból, bo palce się mocno ściskają, więc najprościej jest rozszerzyć nieco paluchy i dopiero wtedy zaczynać zwijać ten drut wiązałkowy, dzięki czemu te paluchy po prostu nie będą was bolały. I to jest o tyle wygodne, że taki drucik sobie leży cały czas na dłoni i w niczym nam nie przeszkadza. I teraz tak. W naszym przypadku strzemiona są rozłożone mniej więcej co 20 cm, 19,5-20. I w naszym przypadku najlepiej się sprawdzi odcinek drutu rzędu mniej więcej prawie dwóch strzemion. Sobie go w ten sposób odcinamy. Jak mamy taki drucik, to wykonujemy następującą rzecz. Łamiecie go sobie w pół, dokładnie w połowie, w taki sposób, żeby stworzyć taką linię prostą. I teraz pokażemy wam najpierw, jak się zaplata od górnej części, a potem od dołu, bo tam jest lustrzane odbicie. Zasada jest dokładnie ta sama, tylko no, wygląda to, jakbyśmy robili troszeczkę to inaczej. I teraz tak. W pierwszej kolejności kładziecie sobie ten drucik mniej więcej w 1/3 długości tutaj i łamiecie go w pół, dokładnie w taki sposób. Następnie chwytacie go sobie od dołu, przesuwając ten drut tutaj. Mówię o tym dlatego, że chodzi tutaj o to, żeby ten drut był w miarę możliwości ciasno zapleciony. Jak po prostu sobie jakoś inaczej będziecie robić, to on się potem zaczyna zahaczać i nie chce być ciasno. Teraz jak już macie to pod spodem, to gniecie go tutaj i w ten sposób tu wychodzi wam pęterka, a tu wychodzą te dwa luźne pręty, te dwa luźne końce. I teraz bierzecie sobie ten kluczyk, który obraca się w taki śmieszny sposób, zahaczacie tą pęterkę, która tutaj wychodzi, te dwa końce luźne, które wystają, zawijacie o tę końcówkę. Następnie tu sobie przytrzymujecie i dosyć mocno ciągniecie do siebie, dzięki czemu tworzy się napięcie tutaj, ten drut się naciąga. I zaczynacie kręcić, wykonując dosłownie ruchy, tak jakbyście skakanką kręcili. I to wymaga nieco wprawy i wyczucia, do jakiego momentu możecie ten drut naciągać. Podejrzewam, że kilka razy za pierwszym razem, tak jak i nam, albo zapleciecie go za luźno, albo ukręcicie go tutaj, będzie trzeba to rozplątać i zawiązać jeszcze raz. Natomiast po zrobieniu 5-10 strzemion cała historia robi się nieco prostsza. To znaczy nabieracie wprawy, wyczuwacie wytrzymałość tego drutu i wiecie, w którym momencie już należy przestać go kręcić ze względu na to, że się nam ukręci. Zrobimy sobie jeszcze jeden i znowu w połowie robimy sobie drut na połowę. Oczywiście, jeżeli chodzi o długość tego drutu, ja sobie biorę większe odcinki, bo mi tego drutu nie jest szkoda. Profesjonaliści, którzy robią to zawodowo na budowach, pewnie zaraz by mogli zacząć krzyczeć, że tego drutu za dużo marnuje, ale oni mają na tyle dużo wprawy, że są w stanie poradzić sobie z krótszymi odcinkami, a ja jednak tej wprawy nie mam, w związku z czym radzę sobie tak, jak mogę. Hop, i tu znowu. Złapałem sobie kluczykiem za tę pęterkę, to sobie zawijam tutaj. Następnie trzymając ręką pręt, żeby mi nie uciekł tu paluchem, ciągnę do siebie dosyć mocno i zaczynam wykonywać ruchy tak jak skakanką. Hopla, całość zaginam sobie do środka i wsio. I tak to wygląda, wracamy do was, jak będziemy robili dolne części. No więc tak, pomyśleliśmy sobie, że tamten poprzednie strzemiona wiązałem w taki sposób, że filmowaliśmy z drugiej strony, przez co jakby no, wy widzicie to w lustrzanym odbicie i możecie mieć jakby kłopot ze zorientowaniem się, co jest z czym. Więc jeszcze raz, drucik długości mniej więcej dwóch strzemion w naszym przypadku, łamiecie w pół i następnie mniej więcej w 1/3, tak żeby ta część była dłuższa, zaginacie go tutaj w taki sposób, następnie pod spodem jedną część odginacie sobie tutaj pod prętem tym głównym zbrojeniowym i w ten sposób ta część jest dłuższa niż pęterka, bo to jest właśnie ta 1/3. I teraz kluczyk zapinacie sobie tutaj, następnie to zawijacie o tak, jeden lub dwa razy, zależnie od tego, jak wam się tam podoba. I napinacie najpierw, żeby stworzyć naprężenie i wykonujecie ruchy tak, jakbyście właśnie skakankę poruszali. Potem zaginacie sobie to i jest. Zaraz zrobimy jeszcze z drugiej strony. Tam jest ciupinek trudniej, no bo trudno oczekiwać od nas tego, że będziemy sobie odwracać całkiem zbrojenie. Więc znowu, łamiemy sobie go w pół, w miarę możliwości tak, żeby była ta linia prosta. I robimy dokładnie to samo, tylko zaczynając jakby od środka. Znowu 1/3, to do środka, to do środka. Teraz pęterka idzie z tej strony, bo ja jestem praworęczny, więc pęterkę chcę mieć z prawej strony. To idzie tu, jak widzicie, znowu jest dłużej. Znowu kluczek ląduje sobie tutaj. To sobie zawijacie tak, żeby było porządnie zaplątane. I znowu
podciągacie sobie te pręty. Akurat ten strzemiony jest ciutek, jak widzicie, za szerokie, ale to w niczym nie przeszkadza. Też można zaplątać. I znowu ruchy jak przy skakance. Pach i gotowe. No dobra, więc tak. Mamy wszystkie strzemiona już generalnie zrobione na całej długości, jak widzicie. One są zaplecione po jednej i po drugiej stronie. I teraz to, że te dwa pręty mamy tutaj w środku, one sobie leżą, ma tę fajną zaletę, że jak tu macie deskę, to wystarczy, że całą tę część sobie podniesiemy, chwycimy sobie te dwa pręty lekko w prawo, w dół i znowu zapieramy. I zobaczcie. I pręty są w tym momencie na dole. Wystarczy je rozszerzyć i w tym momencie możemy zaplatać od dołu. I tak jest dokładnie na całej długości. Zaczynamy zaplatanie od dołu. I znowu, drucik łamiemy w tył, tu się zasada jakby nie zmienia tej materii. Tylko, no, znaczy generalnie wykonujemy dokładnie tą samą czynność, tylko od drugiej strony. Dlatego chcemy Wam to pokazać, żeby była jasność, jak to wykonywać. Tu z kolei bierzemy sobie od dołu i dokładnie tak samo, łamiemy go w pół, w mniej więcej 1/3. Opla, trochę za wcześnie go złamałem. Następnie go sobie tu przysuwacie do samego brzegu tego pręta. Tu sobie musicie paluchem docisnąć, żeby ten pręt zbrojeniowy stykał się z samym strzemionem dosyć ciasno. Tego sobie łamiecie tutaj. Tego sobie łamiecie tutaj. W tym momencie bierzecie znowu kluczyk. Tego dziada trzeba zagiąć. I zasada jest dokładnie identyczna. Napinacie najpierw, żeby zobaczcie, ten pręt jak się przesuwa do samego strzemiona. Jak napniecie, to wtedy znowu kręcimy, aż do uzyskania właściwego oporu. I to jest wszystko. To zaginamy. I pokażemy Wam jeszcze z drugiej strony, bo tu jest zasada dokładnie taka sama, ale znowu robimy troszkę w drugą stronę. Więc znowu drucik zaginamy w połowie. I znowu tutaj od dołu, ale to musicie sobie najlepiej paluchami pomóc, żeby zbliżyć te dwie części strzemiona. Zdarza się czasami tak, że jak macie tutaj takie strzemiono, które jest lekko zgięte, to dobrze jest je sobie kombinerkami delikatnie podgiąć w taki sposób, żeby było idealnie prosto, tak jak jest tu, bo wtedy łatwiej jest to szczepiać tym drutem wiązałkowym. Więc paluchami sobie przytykacie je, dopiero wtedy sobie łamiecie to znowu w 1/3 długości. W taki sposób. Do samego końca przesuwamy. I teraz tego łamiemy sobie w tamtą stronę. To dokładnie to samo. Jak widzicie, powstaje nam dokładnie ta sama czynność, która była wcześniej, tylko w nieco trudniejszej pozycji. Tu sobie go zaginamy. I znowu zaczynamy go kręcić tak, jakbyście skakanką kręcili. Hop. I wsio. Zaginamy go tak, żeby się nie pokaleczyć. I na tym sprawa się kończy.